Siema, jestem Michał, wy jesteście na kanale EDC-owy Zawrót Głowy i dzisiaj zapraszam was na recenzję Sultana od Prucia Custom Knives. Nie przedłużając, zaczynajmy. Cały nóż ma około 11 cm, głownia to około 6 cm, rękojeść porównywalnie, kółko ma 20 mm średnicy, grubość to 2 mm i stal to K110. Na rękojeści jest jesion i pin mozaikowy. Na grzbiecie znajduje się bardzo ciekawy jimping. Szlif jest płaski, połowiczny. Co mogę o tym nożu powiedzieć? Na pewno jest to mały nożyk, który wielu ludzi moim zdaniem uważa za bezużyteczny, za jako tylko gadżet tak naprawdę. A używam tego noża od początku, przed wakacjami chwilę przyszedł i naprawdę są to genialne noże, które są warte swojej ceny, a dokładniej 230-250 zł. Obecnie, no zależy gdzie się kupuje. Naprawdę fajne małe noże, nadają się do wszystkiego. Do rzeźbienia genialne, do cięcia kartek, tektury, czy czegokolwiek tak samo. Bardzo często używaliśmy go w lesie do robienia sobie jedzenia i naprawdę urzekł nas tym, że tak dobrze się nim wszystko tnie, wszystkie warzywa, owoce się tak dobrze wygryza, że naprawdę urzekł nas tym. Ale nie każdy nóż jest idealny, ten też nie jest. Teraz opowiem wam krótko o jego wadach. Na pewno przeszkadza mi to, że satyna nie jest całościowa. Jest położona tak troszeczkę na grzbiecie tutaj, troszeczkę tu, troszkę tu. A jak już jest, to powinna być na całym moim zdaniem. I w środku też by mogła być, chociaż do tego się już nie czepiam. Jelec jest krzywy troszeczkę. No, jest troszeczkę krzywy i moim zdaniem za ostry. Potrafi, jak zjedzie gdzieś palec czy zahaczy, to naprawdę potrafi mocno ukłuć i to przeszkadza. Z wad jeszcze mogę dać lekką nierówność wyprowadzenia szlifu, ale nie jest to na tyle zauważalne, żeby przeszkadzało. Z wad to chyba teraz zapraszam do zalet. Zaletą na pewno jest jego waga. Wagi nie pamiętam niestety, wstawię wam ją tutaj. Kolejną zaletą jest jego chwyt. Naprawdę, można powiedzieć, że o, taki mały, no nie da rady w niczym. A naprawdę, jak się go złapie, bardzo dobrze się go trzyma. Jeżeli trzeba coś przyciąć naprawdę na szybko, czy trzeba rozciąć sznurek, karton, czy cokolwiek, naprawdę daje radę w 100%. Tak samo jak jego większy brat. Tylko no to jak mówiłem, otwór na palec jest troszeczkę za mały. Ale no każdy ma swoje potrzeby. Kolejną zaletą jest jego bardzo ciekawy jimping. Wad i zalet to tyle. Ogólnie z noża tyle. Zapraszam do pochewki. Pochewka jest wykonana ze skóry, zbita na nity mosiężne i na napa. Ma skórzany rzemyk i taki fajny oplocik, no takie aluminiowe coś. Aluminiowe, stalowe. Nóż naprawdę siedzi fajnie. Ani jakoś bardzo nie klekocze w tej pochwie. Nie zdarzyło mi się, żeby jeszcze odpięła się pochwa i żeby nóż wypadł. Naprawdę jest fajnie zrobiona, pasuje do tego noża i klimat tej pochwy też bardzo fajnie wygląda. Przypomina trochę takie drewno, coś takiego. Więcej ujęć będzie na końcu. Z pochewki też to tyle. Ja zapraszam was teraz na króciutki test skrobania patyków i rzeźbienia. No to tak, króciutki test, jak nożyk struga patyki
I jak ogólnie dajesz sobie radę z drewnem? Jak widzicie, powoli sobie daje radę. Zobaczymy, czy z większą prędkością da sobie tak samo dobrze radę. O. No niestety patyczek pękł. Sekundkę. Mamy kolejny patyczek. Lecimy dalej. Naprawdę moim zdaniem radzi sobie bardzo dobrze w tym i jest to nóż stworzony praktycznie do pracy w drewnie. Teraz pokażę wam, jak się nim w suchym drewnie struga, rzeźbi właściwie. Naprawdę moim zdaniem struga się nim bardzo wygodnie, rzeźbi tak samo. No to tak, kończąc test, zapraszam do podsumowania. No i tak, jesteśmy już na podsumowaniu. Jeżeli chodzi o całokształt tego noża, nie jest to nóż dla ludzi z dużymi rękami, ale jest to nóż dla ludzi, którzy potrzebują coś takiego low profile, coś takiego, którzy chcą fixta na co dzień, bo można zamówić u Pruciaka pochwę Skydexu z montażem na teklot, którą można założyć horyzontalnie do paska i wtedy nóż jest totalnie niewidoczny, a zawsze jest bardzo fajny nożyk przy sobie. No to tak, kończąc, za 230 zł dostajemy, 230-250 dostajemy fajne materiały, dobrze zahartowane, bo hartowane są na 50, hartowana jest stal na 59 Hz. Także jest bardzo fajny nożyk. Jeżeli macie do dyspozycji 230-250 zł za neka, serdecznie polecam. Moim zdaniem jest to najlepszy nek, jakiego dotąd miałem. Chociaż mam jeszcze dwa inne. No, drugi co do najlepszości, ponieważ mam jeszcze dużego sułtana, o którym pojawi się również recenzja. Z mojej strony to tyle. Zapraszam was na mojego Facebooka, Instagrama. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i widzimy się w kolejnych materiałach. Siema. Tutaj szybciutkie zbliżenie na cały nożyk. Naprawdę jakość wykonania całego noża i estetyka są na bardzo wysokim poziomie.